będziesz Biblię nieustannie czytał, powiedział do mnie, będziesz ją kochał więcej niż rodziców, więcej niż mnie, nigdy się z nią nie rozstaniesz. A gdy zestarzejesz się, dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu, są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej księgi. Drogi księże Infuacie Józefie, drogi ojcze dyktorze, drodzy księża, siostry zakonne, seminarzyści i wszyscy goście. Te słowa powiedział, usłyszał Roman Brandstetter od swojego dziadka. Moi drodzy, kiedy popatrzymy na gwieździste niebo, to bez trudu zauważymy, że gwiazdy na niebie różnią się swoją wielkością i swoim blaskiem. I tak też jest ze świętym Józefem. Kiedy mu się nie przypatrzeć dokładnie, to nie będzie jego blask jakiś urzekający, ani nie będzie nam się wydawało, że jest jakimś wielkim świętym. Dlatego, że był człowiekiem cichym, pokornym i Ewangelie mówią o nim tylko dlatego, że mówią o Jezusie Chrystusie czy o Matce Bożej. Święty Józef nie czynił cudów, nie robił niczego nadzwyczajnego, nie jaśniał jakąś wielką nauką wobec świata, jak to niektórzy święci. Nie działał nic z tego, co człowiekowi zwykło wyjednać głośną chwałę czy popularność. Ewangelista Mateusz powiada, znamy to słowo, mąż jej Józef był człowiekiem sprawiedliwym. I cytując to zdanie, ja sam, jak mówiłem kazania, czy jak się słuchało kazania, to przeważnie akcent padał na to słowo sprawiedliwy. Ale tam jest napisane, że Józef był człowiekiem. I jest takie dzieło napisane w IV lub w V wieku przez kogoś z chrześcijan w Egipcie, które zalicza się dzisiaj do apokryfów i nazywane jest legendą o świętym Józefie. Zachowały się dwie wersje, jedna w języku koptyjskim, druga w arabskim. I to dzieło mówi różne rzeczy o świętym Józefie. Ale tam ja bym chciał podkreślić z niego dwie rzeczy. Po pierwsze, że był zwykłym człowiekiem. Cierpiał, modlił się, prosił o pomoc, zmagał się z wiarą, lękał się śmierci, tak jak my wszyscy. I druga rzecz, którą chciałbym wyakcentować, to jest to, że on był też człowiekiem skłonnym do grzechu, tak jak my wszyscy. On nie był tak jak Maryja, niepokalanie poczęty. Upadał, walczył z pokusami, pokutował, prosił o miłosierdzie Boże, powiedział, że wszystko w jego życiu jest miłosierdziem i jego wieczność, na którą czekał, też będzie z tego miłosierdzia wypływała. Ale oprócz tego, że był skłonny do grzechu, Józef był też człowiekiem pięknym. I domysłami są wszelkie próby pokazania zewnętrznej piękności świętego Józefa, ale ona zmierza do tego, żeby pokazać, że był piękny w swoim człowieczeństwie. Że jego piękność wypływała z tego, co jest w nim najbardziej ludzkie. I możemy powtórzyć za Mateuszem czy Łukaszem, którzy pozostawili nam najbardziej wiarygodne portrety Józefa, że był piękny w swojej zwyczajności, w swojej wierze, w swojej sprawiedliwości, w swoim posłuszeństwie Bogu. Był piękny jako ojciec przybrany Jezusa czy oblubieniec Maryi. I poprzez tę piękność, którą otrzymywał od Pana Boga, przez to, co wychodziło ze środka, on, może nie on sam, ale Pan Bóg właśnie przez to udoskonalał jego człowieczeństwo. Ja bym chciał dzisiaj, po tym może trochę przydługawym wstępie, powiedzieć, że Józef był piękny w słuchaniu słowa. I słuchanie słowa udoskonalało go. Józef słuchał słowo Boga. Kiedy słuchał? Słuchał w synagodze. Dobroczyński to pięknie opisuje w swojej książce o świętym Józefie. Ale znamy te trzy wydarzenia, gdzie Pan Bóg w sposób specjalny mówił do Józefa. O jednym słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii. Drugie to jest wtedy, kiedy trzeba
uciekać do Egiptu, bo Jezusowi grozi niebezpieczeństwo śmierci. I trzecie wydarzenie, kiedy Pan Bóg mówi do Józefa w sposób szczególny, to jest powrót Józefa z Maryją i z Jezusem znowu do swojej ziemi. Moi drodzy, wiemy to, że kiedy Pan Bóg chciał coś powiedzieć specjalnego prorokom czy patriarchom, to wysyłał do nich swojego anioła. I do Józefa w tych trzech sytuacjach wysyła anioła i Józef słuchał Boga i wykonywał to, czego Bóg chciał. I właśnie jest piękny w tym swoim posłuszeństwie i proszę zauważyć, że wcale mu nie było tak łatwo. Pierwszy raz, jak powiedział, weź Maryję do siebie, wziął Maryję do siebie. Drugim razem, idź do Egiptu, poszedł, wstał, poszedł. Nie ma w tej Ewangelii żadnego słowa, komentarza. Wstał, poszedł. Ale za trzecim razem już tak nie było. Kiedy mu Pan Jezus, Pan Bóg każe wracać do swojej ziemi z tego krótkiego wygnania, to Józef dowiedział się, że tam panuje w miejsce Heroda Archelaus, który jest o wiele bardziej gorszy aniż jego ojciec i nie chce iść. On się boi iść, ma jakieś wątpliwości. Ale wtedy otrzymuje nakaz, tam jest napisane nakaz, otrzymał nakaz i poszedł. I w tych wszystkich sytuacjach, mimo to, że nie jest mu lekko, słucha Słowa Bożego. I święty Jan Chryzostom wkłada w usta świętego Józefa następujące słowa, w których to niby Józef zwraca się do Boga. Ta historia jest niejasna, a już najmniej dwuznaczna. Niedawno mówiłeś, że zbawi on swój lud, a teraz sam nie może uwolnić się od niebezpieczeństwa. Mamy uciekać, wyruszać w daleką podróż i szukać schronienia na obczyźnie. To nie jest zgodne z obietnicą. I dalej już święty Jan Chryzostom mówi sam od siebie, Józef nie sprzeciwił się, ponieważ był on prawdziwym mężem zaufania, nie był przygnębiony, lecz słuchał z otwartym sercem, zaufał, przyjmując z radością wszelkie zmartwienia. Słuchał z otwartym sercem. I wtedy człowiek będzie piękny. Ksiądz Jan Twardowski mówi tak. Bóg mówi do nas i za dnia, kiedy światło w oknach, i w nocy, kiedy śpimy po zgaszeniu światła. Zwiastowanie anielskie w życiu świętego Józefa odbyło się nocą. Jest bardziej dyskretne od zwiastowania w życiu Matki Bożej, bo mniej się o nim mówi i nie ma swojego pacierza na co dzień. Gdybyśmy nawet uznali, że sen był jednym z rodzajów literackich stworzonych przez ewangelistów, to jednak głos, który nakazał Józefowi przyjąć nie swoje dziecko jako własne, był niezwykły i pochodził spoza ludzkiego rozumowania. Jak trudno było Józefowi podjąć decyzję, podjął ją jednak nie ze względu na to, że kochał Maryję, że chciał jej pomóc, ale dlatego, że przyłożył ucho do Pana Boga. I to zupełnie po ciemku otworzył się na głos Boży. A kiedy stajemy wobec trudnych decyzji, szukamy argumentów. A jednak wielkie decyzje, przypomina ewangelista, trzeba zawsze przemodlić, bo to, co najważniejsze dla nas, przychodzi zawsze z wysoka, spoza rozumowania. Możemy to nazywać snem, ale to jest więcej niż sen, kończy ksiądz Jan Twardowski. Moi drodzy, dla mnie bardzo ważne jest to, że Józef, słuchając Słowa Bożego, on potrafił się wycofać ze swoich ludzkich przemyśleń i postanowień, a zrobił miejsce dla Bożej tajemnicy, której nie jest w stanie objąć własnymi myślami. Józef pozwala, by tajemnica objęła jego samego, daje się posiąść przez Boga. Dla Józefa Bóg i jego wola nie są konkluzją jego myśli. Nie ubóstwia, ani nie absolutyzuje swojego myślenia i postanowień. I nawet jeśli wczoraj jeszcze uważał je za Boże, dzisiaj potrafi z nich zrezygnować w tym samym momencie, w którym Słowo Boga zwiastowane mu przez anioła dało do zrozumienia, że Najwyższy myśli inaczej. Nie przypisuje Bogu swoich wyobrażeń, ale pozwala Jemu przypisać nową rolę w swoim życiu. Do tej pory inaczej odczytywał Boże plany. Teraz za pośrednictwem Bożego Anioła uczy się nowej lektury swojego życia.
potrafi zrezygnować ze swojego wczorajszego wyobrażenia o Bogu i Jego woli, z którym jeszcze przed chwilą kładł się spać. Zrywa się ze snu i potrafi pożegnać się ze swoim wczorajszym Bogiem. Nie zachowuje go dla siebie jako gwarancji własnych postanowień. Nie zaaresztował Boga we własnych myślach i postanowieniach. Nie uczynił bożka z własnych myśli i nie ubóstwił swoich racji. To, co przeczytałem teraz, to nie jest mój komentarz, ale uważam, że jest bardzo dobry. Moi drodzy, słuchał z otwartym sercem. Jan Paweł II w Redemptoris Custos mówi, że fundamentalną postawą całego Kościoła winno być nabożne słuchanie Bożego Słowa. I to jest cytat z II Watykańskiego Soboru, który potem uściśla to, mówiąc: Sobór Święty usilnie i szczególnie upomina wszystkich wiernych, by przez częste czytanie Pisma Świętego nabywali wzniosłego poznania Jezusa Chrystusa. Niech więc chętnie do świętego tekstu przystępują, czy to przez świętą liturgię przepełnioną Bożymi słowami, czy poprzez pobożną lekturę, czy poprzez odpowiednie do tego instytucje i inne pomoce, które za aprobatą i pod opieką Kościoła wszędzie w naszych czasach chwalebnie się rozpowszechniają. Moi drodzy, dobrze jest, kiedy mamy możliwość porozmawiać, posłuchać Ojca Duchownego. Dobrze jest, kiedy mamy przyjaciela, z któremu możemy coś powiedzieć, czy też nas wysłucha. Ale moi drodzy, w tych wszystkich trudnych sytuacjach, kiedy my nieraz potrafimy narobić wiele głupot i popsuć sobie życie, bo nie słuchamy Słowa Bożego, w tych trudnych sytuacjach jest z nami Bóg i to jest dobra nowina dla każdego na dzisiaj. Że Pan Bóg w tych trudnych sytuacjach, tak jak Józefa nie zostawił, tak i nas nie zostawia. On chce do nas mówić. I może być tak, że na prezbiter wyjdziecie z seminarium, jedni wcześniej, drudzy później, otrzyma taki nakaz, żeby iść do takiej czy innej parafii. A ty powiesz, ja nie chcę iść, bo tam proboszczem jest taki Archaos, gorszy od tego Heroda, który był przed nim. Ja tam nie pójdę. Ale otrzymasz nakaz i pójdziesz i zobaczysz, że wcale nie jest tak źle, że można, bo Pan Bóg cię tam prowadzi. I moi drodzy, chodzi o to, żebyśmy nie tylko słuchali tego słowa wtedy, kiedy nam jest ciężko, nie, bo mamy problem, no to teraz otwieramy Biblię i będziemy czytać Boże Słowo. To jest za mało. To trzeba wejść w atmosferę tego słowa. Wejść, czytać to słowo cały czas. Święty Paweł mówi w liście do Efezjan: w każdym położeniu bierzcie miecz ducha, to jest Słowo Boże. Jeżeli będziemy trwali w tym słowie, będziemy żyli w atmosferze Słowa Bożego, to wtedy ono będzie dla nas żywe i skuteczne. Wtedy nie będzie wracało do Pana Boga bezpowrotnie. Święty Paweł uczy swojego ucznia, młodego biskupa Tymoteusza: ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma Święte, które mogą cię nauczać mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Jezusie Chrystusie. Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, przekonywania, poprawiania, kształcenia, sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. I to nie tylko innym trzeba mówić. My to chcemy słyszeć, że Słowo Boże jest mądrością wiodącą nas do zbawienia. Abyśmy byli doskonali, tak jak święty Józef. Abyśmy byli piękni w swoim człowieczeństwie. I można by tu cytować bez liku i papieży, i Kościół. Mam dużo tych cytatów. Do mnie przemawia bardzo jeden cytat o słowie Benedykta XVI, który mówi, że Słowo Boże ma zdolność do dialogu o problemach, którym człowiek musi stawić czoło w życiu codziennym. Kto z nas nie ma problemów? Każdy ma swoje problemy. I Słowo Boże ma zdolność do dialogu o tych problemach ze mną. Słowem Bożym jest Jezus Chrystus. Przez Biblię Jezus Chrystus ze mną dialoguje o moich problemach, tak jak z Józefem. I wtedy ja mogę coś zrozumieć w tym życiu i wtedy mogę iść tą drogą, którą Pan Bóg chce. Zostawić swoje myśli.
i nie uważać swoich myśli za wolę Pana Boga, bo mogę się mylić. Józef się mylił, bo chciał Maryję oddalić, a to nie była prawdziwa droga, dobra droga. Pozwólmy, żeby Słowo Boże dialogowało z nami o naszych problemach. Jan Paweł II w Pelplinie podczas jednej pielgrzymki mówił tak. Jeśli na progu trzeciego tysiąclecia pytamy o kształt czasów, które nadchodzą, to również nie możemy uniknąć pytania o fundament, jaki kładziemy pod tę budowę, którą podejmują przyszłe pokolenia. Trzeba, aby nasze pokolenie było roztropnym budowniczym przyszłości. A roztropny budowniczy to ten, który słucha słów Chrystusa i wypełnia je. Te słowa Chrystusa od dnia zesłania Ducha Świętego Kościół przechowuje jako najcenniejszy skarb. Zapisane na kartach Ewangelii przetrwały do naszych czasów. Dziś na nas spoczywa odpowiedzialność za to, aby zostały przekazane przyszłym pokoleniom nie jako martwa litera, ale jako żywe źródło poznania prawdy o Bogu i człowieku, źródło prawdziwej mądrości. Dziś z nadzieją proszę Was, wchodźcie w nowe tysiąclecie z Księgą Ewangelii. Niech nie zabraknie jej w żadnym domu. Czytajcie i medytujcie. Pozwólcie, by Chrystus mówił. Moi drodzy, 19 marca 1935 roku papież Pius XI powiedział tak. Wstawiennictwo Maryi jest wstawiennictwem Matki. Nie ma rzeczy, której boski Syn mógłby odmówić takiej Matce. Wstawiennictwo Józefa jest wstawiennictwem małżonka przybranego Ojca, głowy rodziny. Nie może więc ono nie być wszechmocne. Bo czego mogliby odmówić Józefowi Jezus i Maryja, którym poświęcił on całe swe życie i którzy praktycznie zawdzięczają mu środki swego ziemskiego istnienia. To jest ciekawe. Papież mówi, że wstawiennictwo Józefa nie może nie być wszechmogące. Nie może nie być wszechmocne. Pan Bóg jest wszechmocny. I my nieraz prosimy za wstawiennictwem świętych różne rzeczy. Prośmy, żeby święty Józef tym swoim wszechmocnym wstawiennictwem wyprosił nam, byśmy umiłowali Słowo Boże, abyśmy je czytali, byśmy pozwolili, żeby Pan Bóg dialogował z nami przez to Słowo i byśmy wiedzieli, jaką drogą iść. Słowo Twoje jest pochodnią dla stóp moich i światłem na mojej ścieżce. Zacząłem od Romana Brandstettera i zakończę nim. Mówi o swoim domu tak. Biblia leżała na biurku mojego dziadka, Biblia leżała na stołach moich praojców, nigdy w bibliotece, zawsze na podręczu. W naszym domu nikt nigdy Biblii nie szukał. Również nigdy nie słyszałem, aby ktokolwiek pytał, gdzie ona leży. Wiadomo było, że u dziadków na biurku, u nas na małym stoliku, obok fotela, w którym wieczorami zwykł siadać ojciec. Miejsce, na którym leżała Biblia, było dla mnie miejscem wyróżnionym. Gdyby mnie wówczas spytano, w czym upatruję owo wyróżnienie, na pewno nie umiałbym odpowiedzieć. Mimo to odczuwam niezwykle wyraźne nadzwyczajność tego miejsca. Było ono dla mnie środkiem całego mieszkania, wyniesionym wysoko nad całe mieszkanie, punktem, dookoła którego wszystko się obracało. Gdy ojciec wieczorami czytał Biblię, chodziłem po pokoju na palcach. Dziadkowi nigdy bym się nie ośmielił przerwać tej lektury. Obaj byli dla mnie w takich chwilach naznaczeni przywilejem nietykalności. Od najmłodszych lat byłem świadkiem nieustannej manifestacji świętości tej księgi, jej kultu i jej wywyższenia. Moi drodzy, módlmy się do świętego Józefa. Święty Józefie, spraw, byśmy jak Ty słuchali Słowo Boże i wierzyli, że ono może pomoże nam żyć. I spraw, aby to Słowo przynosiło w nas plon stokrotny.